Cześć, jestem Klaudia Tokanowna no i już witam was w szybkich odpowiedziach. Czy to prawda, że jeśli pewna liczba jest podzielna przez 10 oraz jest podzielna przez 15, to jest podzielna przez 150? Wybierz odpowiedź tak lub nie oraz jej uzasadnienie spośród zdań A do D. Dobra. No to lecimy. Jeżeli pewna liczba jest podzielna przez 10 oraz przez 15, to jest podzielna przez 150. No to możemy sobie wziąć na przykład 30. Liczba 30 jest podzielna przez 10 oraz przez 15. Czy jest podzielna przez 150? Nie. No to możemy sobie na przykład wziąć 60. Znów, jest ta liczba, która jest podzielna na 10, na 15. Ale wcale nie jest podzielna przez 150. Ten warunek dopiero nam wchodzi, gdy liczba jest większa od 150 i jest to tylko to mnożenie. Bo jak weźmiemy liczbę, na przykład 180, to dzieli nam się to na 10, dzieli nam się na 15, ale nie dzieli nam się na 150. Także robimy nie, ponieważ na przykład liczba 180 dzieli się na 10 przez 15, a nie dzieli się przez 150. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i, no i już.